nazwę tabloidów. Ja jestem przeciwny ograniczeniu wolności prasy. Jestem przeciwny temu, żeby ograniczać jakąkolwiek wolność. Natomiast jestem także przeciwny takim twierdzeniom, że wolność prasy jest bezgraniczna. Temu, że wolność prasy jest absolutna. Temu, że jest to źródło wszelkiej wolności. Mi bardzo bliskie jest stanowisko wielokrotnie wyrażane przez Trybunał w Strasburgu, który stwierdzał wyraźnie w ten sposób, że wolność prasy jest jedną z wolności. I ją należy balansować z innymi wolnościami. I ona stoi na tym samym poziomie, co na przykład prawo do prywatności. I to Strasburg wymienia szereg innych wolności, które chce widzieć na tym samym poziomie. Oczywiście można powiedzieć w ten sposób, że co nas obchodzi Trybunał w Strasburgu, to jest nasz niepolski Trybunał, jakim prawem on nam się wtrąca do tego, co my tutaj czynimy w Polsce. My kwestionujemy orzeczenia Trybunału w Strasburgu. My sobie nie życzymy, aby on tak głęboko wkraczał w nasze polskie interesy. Natomiast tego rodzaju stanowiska są prezentowane nie tylko w publicystyce, ale są prezentowane przez, właśnie nie wiem, czy mogę powiedzieć polityków, ale zdecyduję się na to określenie, przez polityków, przez urzędników i to bardzo wysokiego szczebla, tych, którzy no, w gruncie rzeczy są opiniotwórczymi. Myślę, że konstytucja nasza, przepraszam, że to tak zabrzmiało różnorodnie, określając wolność prasy, wskazuje też wyraźnie w treści artykułu 31, ale przecież nie tam, granice tej wolności. Granice wolności są oczywiście sformułowane w tym akcie ustrojodawczym, ale również chciałbym wskazać na inne, a mianowicie na treść kodeksu karnego, na treść kodeksu cywilnego, na treść prawa autorskiego. Obawiam się, że dziennikarze, w szczególności internetowi, nie zdają sobie sprawy z tego, jak mocno prawo autorskie ogranicza ich wolność. Jak bardzo mocno prawo autorskie, nie tylko to wewnętrzne nasze, ale również to z poziomu europejskiego, obu systemów europejskich, chcę tylko ograniczyć rzecz do tych obu systemów, czyli do Unii i do Rady Europy, ogranicza, nie wydaje się to, czy słusznie, czy niesłusznie, ogranicza wolność prasy. Proszę Państwa, no i w dyskusjach, które zazwyczaj po tego rodzaju spotkaniach wybuchają, bardzo często słyszę rozważania ze strony dziennikarskiej, mam nadzieję, że tych mamy również na sali dzisiaj, którzy mówią w ten sposób. W zasadzie nie jest potrzebna zmiana prawa prasowego. Są potrzebne drobne korekty, a mianowicie korekty następujące. Trzeba uchylić artykuł 212 kodeksu karnego. Trzeba znieść artykuł 216. I w zasadzie nic nie trzeba już na poziomie prawa karnego czynić. To jest wystarczające. Natomiast jeśli chodzi o kodeks cywilny, tam też tylko drobniutkie korekty, a mianowicie trzeba zapisać, że artykuł 23 i 24 kodeksu cywilnego nie dotyczy dziennikarzy i w gruncie rzeczy nie trzeba już nic więcej czynić. No ale to prawo prasowe, to ma pan rację, ono nie jest najlepsze, ale niech ono sobie funkcjonuje. Proszę Państwa, tego rodzaju żądania, to w gruncie rzeczy żądania immunitetu, takiego poza prawnego, poza normatywnego immunitetu, który byłby przyznawany dziennikarzom.
Oczywiście tutaj pewna glosa marginalis. W gruncie rzeczy my nie wiemy po dzień dzisiejszy, kto to jest dziennikarz. No bo gdyby się zastanowić, kto to jest dziennikarz, to można powiedzieć, że każdy jest dziennikarzem. Każdy, który tylko chce utrzymać w drżącej ręce pióro, to oczywiście dziennikarz. Każdy, który utrzyma w ręce sitko mikrofonu, to też dziennikarz. Jeżeli utrzyma karmelę, to już na pewno dziennikarz, a jeżeli publikuje w internecie, co może człowiekowi z mojego pokolenia być trudne, to dla większości młodych ludzi nie sprawia żadnej najmniejszej kłopoty. Proszę Państwa, w gruncie rzeczy są państwa, które tak jak Polska stoją na stanowisku, że dziennikarz to jest zawód otwarty. To jest zawód otwarty, zawód, który może wykonywać każdy. Ale są przecież państwa, które stoją na stanowisku, że jest to zawód, który powinien być zawodem reglamentowanym. Że dostęp do tego zawodu nie powinien być zbyt łatwy. Że trzeba spełnić pewne kryteria. W Polsce nie trzeba spełnić żadnych kryteriów. Przechodziłem tutaj, idąc do fundacji, koło parkingu. Ten stróż na parkingu musi być niekarany. Musi być etyczny. Natomiast dziennikarz może być człowiekiem karanym. W świetle naszego prawa może być. Powtarzam, możemy przyjąć tego rodzaju rozwiązanie, tylko dlaczego? Stwarzamy szereg bardzo istotnych wymogów w stosunku do przedstawicieli różnych zawodów, a dziennikarz no, może być ubezwłasnowolniony całkowicie, może być pozbawiony praw publicznych, może być karany na przykład za zabójstwo. Dla nikogo w tym gronie nie jest tajemnicą, że jeden z oficerów Służby Bezpieczeństwa, ten, który uczestniczył w zabójstwie księdza Popiełuszki, jest dzisiaj dziennikarzem pod zmienionym nazwiskiem, pisze i publikuje w prasie. Ja chcę zakładać, że nastąpiła resocjalizacja tego zabójcy i że on jest w tej chwili innym człowiekiem, chociaż czytając artykuły, które publikuje, jednak śmiałbym w to co nieco wątpić. Wydaje mi się, że tego rodzaju rozwiązanie jest rozwiązaniem dosyć, no nie bójmy się tego powiedzieć, niemoralne. Że jest to rozwiązanie niemoralne. Powstaje, proszę Państwa, pytanie, czy dziennikarstwo jest to zawód wolny? Moim zdaniem na to pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. To nie jest zawód wolny. Czy jest to w takim razie taki zawód, jak zawód adwokata, zawód radcy prawnego, czy na przykład, mocno bym chciał to podkreślić, notariusza, zawód zaufania publicznego? W gruncie rzeczy można powiedzieć, że wszyscy chcielibyśmy, żeby tak było. Ale niestety tak nie jest do końca, nie z przyczyn formalnych.